Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. 5 września tego roku telewizja Sat 1 wyemitowała pierwszy od 7 lutego 1991 roku odcinek Fortu Boyard. Tak jest. W ten sposób ten teleturniej w Niemczech rozpoczął swoje czwarte życie, ale jest to tym ciekawsze, że wrócił na swój oryginalny kanał. Ponieważ najpierw był na Sat 1, potem był na ProSieben, potem na Kabel 1, a teraz znowu jest na Sat 1. No i cóż, niemiecka wersja Fortu Boyard, która wystartowała właśnie 5 września, zdecydowanie różni się od tego, co mogliśmy oglądać za czasów Rainera Schyne i Rity Werner. Przede wszystkim zmienił się prowadzący. Prowadzący jest jeden, podobnie jak w wersji francuskiej. Nazywa się Matthias Killing. No i też wtedy, w roku 90, brali udział cywile. No a dzisiaj biorą udział celebryci. No i niestety Niemcy kupiły tą formułę, że drużyny składają się tylko i wyłącznie z celebrytów. No i cóż, a jeśli chodzi o zasady, zasady są bardzo współczesne. Takie same jak w wersji francuskiej, można by powiedzieć. Najpierw jest faza kluczy. No jeśli chodzi o klucze, jest 15 możliwości zdobycia kluczy. Włączając to normalne zadania, 2 pojedynki w sali rady, 3 pojedynki w lakaż. W lakaż zawodnicy pojedynkują się z Lady Boo i Misterem Boo oraz zagadkę ojca Fura, do której używana jest budka telefoniczna wystrzeliwana w powietrze. To jest najnowszy wynalazek w Forcie Boyard, o tym trzeba zrobić kiedyś oddzielny odcinek SGSM. W każdym razie jest 15 szans na zdobycie klucza. No i na dole pojawia się grafika, jest zielony klucz i czerwony klucz. No i właśnie numerki przy tych kluczach są, dlatego wiemy, ile kluczy udało się zdobyć, a ile się nie udało. W pierwszym odcinku drużyna zdobyła 7 kluczy, a 8 kluczy przepadło. Tak wygląda budka, do której wsadzany jest uczestnik, który odpowiada na zagadkę ojca Fura. Ta budka, jak widzicie, jest na takich linach do bungee i po 10 sekundach od startu zegara ta budka szybuje w górę. Następnie, kiedy już faza kluczy się skończy, następuje faza zdobywania wskazówek. Wskazówki mają na celu ułatwienie u drużynie, odgadnięcie hasła i zdobycie złota. No i cóż, jeżeli chodzi o wskazówki, to otwiera to sala Danger Zone, gdzie prezentowane jest 5 zadań, za pomocą których, dzięki którym drużyna ma szansę na zdobycie tych wskazówek. No i cóż, po tej prezentacji przechodzimy do gry, 5 zadań, 5 szans na wskazówki. No i również, podobnie jak klucze, jest grafika, zielona wskazówka, czerwona wskazówka, no i cyferki. Ile wskazówek udało się zdobyć, a ile przepadło. Podobnie jak z kluczami. Mamy taką grafikę na ekranie. No i cóż, po tych 5 zadaniach na wskazówki nadchodzi czas finału. Żeby wejść do sali rady, należy zdobyć, podobnie jak obecnie w francuskiej wersji, 9 kluczy. Jeżeli jakiś klucz nie zostanie zdobyty, wtedy jest szansa na właśnie zdobycie go poprzez uwolnienie klucza z tej oto klatki. Należy, na górze jest taka korba, należy kręcić, aż ten klucz wyłoni się na wierzch. No i wtedy można ten brakujący klucz dołożyć do tych, które już się ma. No i cóż, no i na finał jest 4 minuty. Nie tak jak wszędzie 3, ale 4 minuty, ponieważ zdobywanie tych brakujących kluczy również jest wliczany czas finału. A potem oczywiście trzeba odgadnąć hasło, ustawić się na planszy. No i jeżeli hasło jest prawidłowe, pieniądze spadają. No i wynieść możliwie jak najwięcej pieniędzy ze skarbca. W pierwszym odcinku drużyna zdobyła grubo ponad 13 tysięcy euro. No i co należy jeszcze powiedzieć o tym Forcie Boyard? Jak mi się podobał? No cóż, format współczesny, bardzo zbliżony do wersji francuskiej, nie identyczny, ale bardzo zbliżony do oryginału. Natomiast brakowało mi tej atmosfery, którą miał ten teleturniej w czasach
Rity Werner i Rainera Szynę. Naprawdę. To jest największy minus tego programu, że nie było już tej atmosfery. Teraz jest bardzo, no tak, a nie inaczej. No i co, cóż zrobić? No ale wszystko się zmienia, Fort Boyard też. Być może kiedyś wróci do Polski. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!